Idzie facet ulicą. Patrzy, a tam strzałka z napisem Burdel u sióstr Urszulanek. Facet myśli sobie, że tego jeszcze nie było. Wszedł, a tam za ciężkim dębowym biurkiem siedzi zakonnica i pyta. Czego chciał? No, skorzystać z usług. Płaci tu 500 zł i idzie w te drzwi po prawej. Zapłacił i poszedł. A tam na końcu korytarza kolejna, już młodsza zakonnica siedzi przy zwyczajnym biurku. Witam pana. Witam. Chciałem... Tak, tak, wiem. 300 zł drzwi po lewej. Zapłacił, poszedł i na końcu korytarza widzi, że nowicjuszka siedzi przy stoliczku. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem skorzystać z usług. A tak, 100 zł i te drzwi za mną. Okej, zapłacił. Już tyle wydał, że stówka go nie zbawi. Wszedł. Drzwi się za nim zatrzasnęły, a facet stoi na dworze. Nie może zawrócić, bo klamki z tej strony nie ma. Rozgląda się, nieco skołowany, a tu mała tabliczka z napisem. Gratulujemy. Właśnie zostałeś wydymany przez siostry Urszulanki. Jako pokutę odmów 100 razy zdrowaś, Mario.